We Lwowie chrześcijanie obrządku łacińskiego uczcili Matkę Bożą. W czwartek 13 października odbyło się uroczyste zakończenie nabożeństw fatimskich. Arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki wezwał wiernych, aby nie zapominali o potężnej broni przeciwko złu, którą jest różaniec. Spełniliśmy Twoją prośbę, Maryjo, i przyjeżdżaliśmy tu każdego 13 dnia, od maja do października, aby modlić się i błagać o pokój dla naszej ojczyzny. Dałaś nam znak, gdy po poświęceniu Ukrainy Twojemu niepokalanemu sercu wróg wycofał się z Kijowa. I wierzymy, że Ukraina, która obecnie bardzo cierpi, zmartwychwstanie. Przypomnę, że nabożeństwa fatimskie we Lwowie odbywają się w Centrum Duszpasterskim Ojców Dominikanów przy ulicy Winniczenki, w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zwanej Kaplicą Rozena. Przed epidemią koronawirusa i inwazją Rosji na Ukrainę na pełną skalę, nabożeństwa fatimskie od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca, jednoczyły wielu wierzących miasta różnych obrządków.